jest bolesny bardzo problem, że ludzie rozsądni, świadomi tej manipulacji, no są traktowani metodami faszystowskimi. Jak widzę plakacik albo kartkę napisaną, że bez maski nie mam wstępu na stację benzynową, do apteki, do sklepu, mi osobiście przypominają się czasy segregacji rasowej. Stany Zjednoczone, tak? Nie obsługujemy Indian, nie obsługujemy Murzynów, teraz nie obsługujemy ludzi, którzy nie mogą nosić maski z powodów zdrowotnych. Jest to segregacja, jest to dyskryminacja. Tak, ale wiesz, w tej chwili wprowadzają przepisy, że musisz sobie zabezpieczyć takie pisemko od lekarza swojego, że to jest jakby nieodzowne dla twojego zdrowia, żebyś nie nosił. Czyli wchodzą na wyższy poziom. Nie, tak. Znaczy tak, wchodzą na wyższy poziom. Nie ma możliwości zaświadczenia, dlatego że podnoszą się głosy o, właśnie wspomniałeś, o RODO, o tajemnicy lekarskiej, o tym, że ja mam prawo do intymności życia prywatnego. Nikt na podstawie tego, że mój stan zdrowia jest taki czy inny, nie ma prawa mi nakładać jakichś ograniczeń. Nie z tego tytułu. Czyli mamy do czynienia z dyskryminacją, czyli w tym momencie, oczywiście, jeśli ty wchodzisz i musisz swoje intymne sprawy pokazywać na zewnątrz i tłumaczyć się, pokazując. To jest jedna rzecz. Druga, ty nie masz kompetencji do tego, żeby wchodzić w posiadanie takich informacji albo je nawet weryfikować. Mogą to jedynie organy przewidziane do takich spraw. Czyli jakie organy? Policja, jeśli również prowadzi jakieś dochodzenie, czynności, postępowanie. Jeśli jest prowadzone postępowanie administracyjne, również jeśli dotyczy tych informacji, to przez urzędnika. Czyli na przykład jeśli mamy taką sytuację i jesteś troszeczkę bardziej przygotowany do takiej rozmowy i ktoś mówi, tu pan nie wejdzie. A ja mówię, a dlaczego? Bo tu proszę zaświadczenie. Bo jest rozporządzenie, którego na oczy nie widziałem, albo widziałem i nie rozumiem, albo nie mam ochoty rozumieć, mam to gdzieś, bo w telewizji pan pod krawatem powiedział mi, że mam prawo pani nie wpuścić, albo że mam panią prawo wypytywać o to. Czy tak możesz odpowiedzieć? Nie, to jest odpowiedź ludzi, którzy na podstawie przekazu medialnego realizują ich politykę. To jest tak, jak przed wojną właśnie. Tak, ale co ty możesz zrobić? Poczekaj, daj dokończyć. Bardzo bym chciała, żeby ludzie znaleźli tą analogię, ponieważ wchodzimy na grunt procesów społecznych, których ludzie, jeśli nie dostrzegają, nie rozumieją zagrożenia, dopuszczają do wojen, do pogromów, do rzeczy strasznych, do zbrodni. Tak właśnie dochodzi do takich sytuacji. One się zaczynają właśnie w takim momencie, kiedy ja pod autorytetem władzy, gdzie indukowano mi jakieś zagrożenie, gdzie posługuję się uprzedzeniami, a ktoś mi jeszcze wmówił, że masz do tego prawo, że masz plecy, ktoś cię w tym popiera, to jest słuszne. Jedni drugim gotują taki los, jaki się kończy w obozach koncentracyjnych. Tak? Czyli jesteś zagrożeniem. I teraz ten faszyzm, z którym mieliśmy do czynienia w trakcie II wojny światowej, obecnie można śmiało nazwać faszyzmem medycznym. Mechanizmy są dokładnie to same. Nie ma znaczenia, czy to jest kwestia rasy, narodowości, czy stanu zdrowia. Bo teraz zobacz, jak się pokazuje ludzi, którzy z jakiegoś powodu nie mogą stosować środków, które zapobiegają szerzeniu zakażenia się. Takiej czy innej choroby zakaźnej. Jako zagrożenie. Zagrożenie epidemiologiczne. Tak? To kiedyś to było, nie wiem, zagrożenie społeczne, finansowe, jakieś zbudowane na czymś ideologiczne, paranaukowe, czyli nie wiem, Murzyn czy Żyd, to że tak powiem, nawet to ten emocjonalny ładunek takiego określenia, Murzyn jako zwierzę wręcz, tak? Jako niewolnik, Żyd jako podrasa. Teraz mamy do czynienia z tym samym. Nie udawajmy, że to nie jest ta sama skala. Bo kiedyś gdzieś ta ideologia też się zaczęła, jeśli chodzi o kwestie segregacji rasowej czy narodowości. Teraz się też to zaczyna.
I musimy mieć tą świadomość i rozmawiać z ludźmi, którzy tej manipulacji się poddają. Ludzie świadomi usiłują. Wiadomą sprawą jest, że uzyskanie świadomości przy tak głębokiej manipulacji może nastąpić tylko i wyłącznie w sposób drastyczny. No, trudno i darmo. Więc ci, którzy głęboko tkwią pod wpływem tej presji, lęku, mogą się obudzić tylko i wyłącznie, jeśli doświadczą fizycznie tego oszustwa, tej manipulacji, skutków tej manipulacji, tak? Czyli bardzo prawdopodobne, a właściwie no nie ma co myśleć inaczej, że będzie dostępna szczepionka. I teraz to, co się dzieje, to jest takie męczenie człowieka po to, żeby za chwilę mu powiedzieć, słuchaj, wszystko to się skończy. To jest tak jak na torturach. Wszystko to się skończy. Przestanie boleć, zostawimy cię w spokoju, jak zrobisz to, czego od ciebie chcemy. Czyli to zastraszanie musi się posuwać ze względu na taki proces, jakim jest habituacja, czyli przyzwyczajanie się do jakiegoś czynnika przez człowieka, musi z ich strony nastąpić potęgowanie tego czynnika, tak? No więc teraz pójdziesz sobie spokojnie do pracy, pójdziesz sobie spokojnie na zakupy, nie będziesz musiał się męczyć w masce czy w przyłbicy, wszystko będzie dobrze. A jeszcze oprócz... Jak się zaszczepisz oczywiście, oprócz zaszczepienia, to jeszcze dostaniesz chipa, który będzie sprawdzał, czy twoje zdrowie jest dobre. To prawdopodobnie, tak, będzie taki bonusik. Taki właśnie bonus po to, żeby się lepiej czuł, żeby tak, już to tak, nigdy tak, się... Tak, tak, nie, nie powtórzyło, tak. My będziemy manipulować, kontrolować, sprawdzać oczywiście wszystko dla twojego dobra. My o was będziemy dbać, bo przeszliśmy tak trudny okres, że w tej chwili, no niestety to będzie troszeczkę kosztować, prawda? Nikt o tych kosztach nie będzie mówił, bo one będą za darmo, ale jednocześnie koncerny, które to wypuszczą, zarobią na tą przeogromną ilość pieniążków, bo jak powiedziałaś, że testy są bezpłatne, ale kosztują bardzo dużo, czyli i tak za nie płacimy. Tak samo i tutaj będziemy mieli taką samą sytuację, że to będzie bezpłatne, ale za to bardzo dużo zapłacimy. I w tym momencie wrażliwe dane, które będą pobierane z takiego chipa, my mówimy tylko o tej aspekcie medycznym, prawda? Nie wchodzimy w żadne inne aspekty, które mogą być dużo bardziej groźniejsze. Mm. Otrzymuje ten, kto zarządza tym, kto to wprowadził, czyli jakaś tam korporacja, przeogromną ilość danych. Zarabia raz, a drugi raz na naszych danych, a trzeci, czwarty to być może jeszcze coś więcej. Ale to chyba nie jest rozmowa na to, znaczy nie teraz na tę rozmowę. Myślę, że jest. Myślę, że jest, no dlatego, że to jest bardzo szeroki dalej. Kontekst, ale zrozumienie i poruszanie się na takim wymiarze od abstraktu do szczegółu, no jest ważne, no bo to poszerza jakiś obszar. Dzięki jego rozumieniu i znajomości możemy redukować swoje właśnie emocje i stres. Mhm. Ja nie bardzo zgadzam się z takim poglądem, że to wszystko jest robione dla kontroli, dla władzy, no bo ostatecznie co im po tym, tej władzy, która gdzieś tam jest na górze, co im po tym, że będą mieli, nie wiem, ileś tam milionów niewolników na ziemi? Ja uważam, że my już jesteśmy zniewoleni. Więc kwestia tylko tej siły tego zniewolenia. Tylko, że tak jak ja to widzę i czuję, to zniewolenie wcale nie polega na tym, że mi mówi się, co ja mam robić. Czy że szantażuje mnie się, że jeśli ja czegoś nie będę wykonywać, nie będę posłuszna, to czegoś nie będę mieć. Bo zniewolenie według mnie na takim subtelnym poziomie odbywa się wtedy, kiedy ja poddaję się manipulacji, która wpływa na to, jak ja jestem. Jak ja żyję, jak ja czuję. To jest zniewolenie. I tutaj ta wojna klasyczna, z której mieliśmy w historii do tej pory, miała służyć właśnie takiemu zniewoleniu, że nie będziesz mieć, nie będziesz mógł.
zagrożenie życia oczywiście i stawianie człowieka przed jakimś tam wyborem. Czy ja będę zachowywać wartości, ratować innych życie, czy ja się będę po prostu tylko przystosowywać i przez to robić to, co oni każą, tak? Czy będę donosić, czy będę brać w tym udział, stanę po ich stronie. Natomiast tutaj ta wojna dotyczy wyższych poziomów świadomości. I jeśli nawet ziściłby się taki scenariusz, że ludzkość niejako dopuści do tego, że będą nas chipować, szczepić, będziemy materiałem, że tak powiem, biologicznym do wykorzystywania dla różnych celów, to trudno. To trudno. Będzie trzeba w tym jakoś funkcjonować. Pod warunkiem, że dokonamy jednego wyboru, który jest przewidziany w Ewangeliach, tak? Kto będzie bał się utracić życie, ten do Królestwa Niebieskiego nie wejdzie. Kto tego życia utracić nie będzie się bał, Królestwo Niebieskie osiągnie. Jest to kod. Wystarczy, że zamienimy Królestwo Niebieskie na świadomość. Kto nie będzie się bał, ten tą świadomość osiągnie. Kto będzie się bał, tą świadomość straci. A to jest wojna o świadomość, jak mówiliśmy, tak? Czyli o świadomość i o nasz poziom lęku. Czy tak. Nie lękajcie tak, się. Tak. Czy to jest też kolejny kod, który mówi o tym, po prostu będzie czas, kiedy albo zaczniecie się bać i jest po was, albo kiedy będziecie robić swoje, pomimo tych wszystkich czynników zewnętrznych, zachowacie ten pierwiastek człowieka, który kreuje, który patrzy się w przyszłość. No, za okupacji też ludzie przeżywali i mamy do czynienia z taką pewną formą okupacji, może nawet na wyższym poziomie, bo tu mówiłeś, że to nie jest tylko o poziom materialny przeżycia, ale tak samo o świadomość, o jakby o przeprogramowanie społeczeństwa i w tym właśnie taki na bardzo faszystowski sposób, bo mówiłaś właśnie, że dochodzi do takich sytuacji, kiedy ludzie zaczynają uczyć się pewnych ról, które jakby popatrzyli się z zewnątrz, to by sobie przypomnieli, no tak, to w czasie II wojny światowej dokładnie tak to wyglądało, te wszystkie Volksdeutsche i tak dalej, czy KAPO, to byli tacy ludzie. Tak. My troszeczkę tak. Tutaj może przyjaskrawiamy, ale... Ja uważam, że to nie jest, to jest analogia i to wprost. Analogia, tak, 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 bo wiesz, o tym aspekcie się rzadko mówi, ale on jest bardzo istotny, dlatego, że wiesz, do tej pory jest raczej walka, czy będzie, czy nie będzie, czy będziemy, czy wyjdziemy demonstrować, a my musimy się zastanowić, czy my tutaj i tutaj, czyli w głowie i w sercu, jesteśmy w stanie przeciwstawić się tej bardzo, ja powiedziałbym, wołaniu rozpaczy, bo to jest taka wojna rozpaczy. Moim zdaniem to jest ostatni atak, bo oni już nie mają jakby sposobów, nie mają narzędzi, bo to już chyba taka, wrzucili wszystko na stół. Metody są dopasowane do wartości, o które ta wojna się toczy. Bo wojna toczy się o coś. O ziemię kiedyś, o dobra materialne. Jeśli mówimy o wojnie o świadomość, to co ja z tej wojny wynoszę? Jeśli jestem nieświadoma, czyli kieruję mój lęk, to o jakie wartości walczę? Przeżyć. Przeżyć. Natomiast jeśli przestaję walczyć o to przeżycie, w sensie, że nie dokonuję wyborów pod tym kątem, a żeby zachować godność, żeby nie czynić złego innym ludziom, żeby nie przykładać ręki niejako, nie brać w tym udziału do tego, że ta grupa przeciwna chce tych ludzi zniszczyć. Jeśli nie biorę w tym udziału, to innego rodzaju wartość wynoszę. Nawet kosztem tego, że coś tracę. Tak, ale ty kreujesz ten los. Pomimo tego wszystkiego, że są takie warunki, to od ciebie zależy, co zrobisz dzisiaj, co zrobisz jutro. Tak, czyli widzisz, to jest według mnie, tak podsumowując, to jest wojna o tą wolną wolę. Czyli jeśli przyjdzie taka sytuacja, że mi powiedzą, że albo robisz to, co my każemy i działasz na niekorzyść tych ludzi, których jeszcze nam się nie udało zniewolić, albo tracisz życie, to zawsze mam wybór. Po prostu powiedzieć nie. I tutaj kwestia, do której chciałabym się odnieść. To nawet to takie pozorne, nie lękajcie się. Dlaczego ludzie, którzy mówią o wierze, o Bogu, którzy reprezentują religię,
mówią nie lękajcie się, ukierunkowują naszą uwagę na lęk. Nie, tutaj jest coś innego potrzebne. Mimo tego, że jest tak, a nie inaczej, że jest zagrożenie, że jest manipulacja, że jest strach, że jest agresja, gniew, zachowaj spokój. Zachowaj spokój. Obserwuj, decyduj, świadomie zachowaj spokój. Nie lękajcie się. No spróbuj nie myśleć o różowym słoniu teraz. Mnie jeszcze interesuje ten rys historyczny, bo przed naszym spotkaniem, znaczy przed rozmową troszeczkę rozmawialiśmy i widzisz pewne analogie, albo bardzo, bardzo warto zastanowić się, dlaczego i kiedy pewne rzeczy zostały jakby zapoczątkowane, żebyśmy zrozumieli znowu tą jakby historię i przygotowanie, tą geopolitykę tego całego wydarzenia. Jak ty to widzisz? Ja to widzę jako właśnie realizowany przez lata program, który na podstawie właśnie medycyny i zdrowia, czyli wartości życia, wartości, którą broni każdy człowiek. Jeśli mamy wciągnąć kogoś do wojny, żeby coś od niego wygrać, wyłudzić, zabrać mu coś, musimy zagrozić jakieś jego wartości. No więc skończyły się czasy zamierzchłe, kiedy przetoczyła się wojna, kiedy to było robione w sposób militarny, tak? Ludzie ze względu na dostęp do informacji, na rozwój taki wewnętrzny, duchowy, nie są już skłonni do tego, żeby się po prostu zwyczajnie zabijać. Zresztą no, zabić kogoś, no to już powsiał. Tak? Teraz chodzi o tą energię, o to, żeby sterować ludźmi, żeby pozyskiwać tak zwany ten lusz. Tak? I to budowanie takie stopniowe poprzez zmiany w przepisach prawa, poprzez wprowadzanie pewnych blokad, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie, obserwuję od 15 lat. I zawsze, odkąd zaczęłam ludzi edukować, czyli dając im niejako narzędzie, otwórz przepisy ustawy, tak? Poczytaj, jak to można zorganizować, kiedy to jest legalne, kiedy jest nielegalne. Naucz się tego, kiedy dojdzie do ciebie taka sytuacja, że będziesz brał w tym udział, będą cię próbowali wciągnąć, masz narzędzie, możesz się bronić, tak? Co więcej, skutkiem ubocznym twoich działań jest satysfakcja, że przeciwdziałasz temu. Znowu odwołam się do tematu głównego, którym się zajmuję, to jest szczepienie dzieci. Tak to się właśnie odbywa. Dokonałam analizy przepisów, zebrałam na podstawie doświadczeń swoich i osób, które zajmują się tym tematem, ich doświadczeń, metody konkretne, jest to opracowane, jak sobie radzić w takiej sytuacji. Ale na spotkaniach, no, które niestety teraz się nie odbywają i pewnie przez jakiś czas nie będą się odbywały, kiedy edukowaliśmy się w tym zakresie, tłumaczyłam, bierzecie udział w czymś większym, szerszym. To nie jest kwestia tylko tego, że ja sobie jakoś poradzę z urzędnikiem, nie dostanę grzywny, bądź też da mi święty spokój, ale idąc do lekarza, dyskutując z takim urzędnikiem, nawet na piśmie, wywierasz na niego jakiegoś rodzaju presję, żeby on wreszcie przestał działać na szkodę dzieci. Gdzieś go szturchasz, gdzieś go pobudzasz, tak? Nie pozwalasz mu automatycznie w hipnozie głębokiej realizować celów tych ludzi, którzy szkodzą dzieciom. Tak? Wydaje mi się, że użyłaś bardzo ważnego hasła. Wybudzasz z transu. Wybudzasz z hipnozy. Tak. Generalnie można powiedzieć, że te ileś lat programowania, ja uważam, że to jest co najmniej drugie albo trzecie pokolenie bardzo mocno programowane, szczególnie jak się telewizja pojawiła i media, kiedy jest taka ładna rozgrywka pomiędzy złym, dobrym policjantem, białym i czarnym, my pomali w te scenariusze wchodzimy, dzielimy się i jakby brakuje nam już tej możliwości oceny. I w tym momencie, wchodząc w tą rolę, która jest zaprogramowana, możesz robić nawet takie rzeczy, kiedy na trzeźwo byś po prostu w sposób taki obiektywny patrząc, no, nie wskoczyłbyś w tą rolę, prawda? I teraz dopóki ktoś nie weźmie tej igły, nie w tyłek po prostu nie naciśnie,
no to to by tak funkcjonowało. I właściwie na każdym polu można powiedzieć, tak to wygląda. Czy lekarz, czy pielęgniarka, czy jakiś tam ochroniarz, tak to po prostu działa. Chciałabym tutaj się odnieść do pewnej kwestii, która być może przez niektórych nazwana będzie bardzo naiwną, a według mnie jest takim pocieszeniem albo też i poglądem czy świadomością, która daje spokój i poczucie bezpieczeństwa. Ja to widzę w ten sposób, że to, co większość ludzi, będąc w strachu, w tej nieświadomości, widzi jako zagrożenie, no bo tak, będą nas chipować, będą nas kontrolować, szantażować, niszczyć, depopulacja i tak dalej, ja to widzę jako taki właśnie bodziec, który budzi do świadomości. I my, jeśli się już obudzimy, dokonamy tego wyboru, nie idę w to, nie chcę, chcę żyć inaczej, chcę realizować swoje wartości, chcę z tej wojny wynieść świadomość, miłość, tak? Chcę odejść od lęku, chcę przestać działać destrukcyjnie na siebie i na innych, czyli ja pod wpływem tego, to co postrzegam jako zagrożenie, pobudza mnie do tego, żeby powiedzieć tak albo nie. I teraz, co się dzieje dalej? Jestem tą świadomością zainfekowana. Ten proces rozpoczynam u siebie wewnętrznie. Radząc sobie dalej, przekazuję tą świadomość, czyli właśnie idę do urzędnika, rozmawiam z policjantem, z koleżanką z pracy i wywołując analogiczną sytuację, tak, bo mówię, przepraszam cię bardzo, jeśli nadal będziesz wobec mnie łamać prawo, ograniczać moją wolność, moje prawo do życia tak jak ja uważam za stosowne, do tego, żebym dbała o swój dobrostan. Jeśli robisz to nielegalnie, ja też potrafię odpowiedzieć, czyli potrafię wywrzeć na tobie presję. I teraz w ten sposób ta osoba dopiero dostaje szansę. Czy słucham tej góry, kierownika, który przyklepał po pleckach, mówi: Pani Zosiu, Pani te decyzje będzie, te grzywny tam sobie wysyłała spokojnie, oni będą do Pani pisać, będą się buntować, będą jakieś tam wypisywać rzeczy albo krzyczeć do Pani, że to niekonstytucyjne. Pani się nie martwi. Pani klepie to, tak? Czyli to jest kierownik, który przychodzi i mówi: śpi. Śpi, rób co robisz, tak jak robisz, będziesz miała święty spokój. Śpi, tak? Nikt Cię nie obudzi, nikt Cię nie ruszy. Śpi. I przychodzi wtedy taki człowiek, który już się obudził i mówi: śpi sobie ile chcesz, ale w momencie takim, kiedy próbujesz zagrażać mi, to ja cię obudzę. Nie pozwolę na to. Po prostu mówię nie. I ta osoba ma szansę dopiero wtedy zyskać tą świadomość. Ja bym tu jeszcze dołożył taką jedną cegiełkę, mianowicie to, owszem, możesz spać, ale teraz masz świadomość, dlaczego to robisz i jaki jest wektor twojego działania. Bo dopóki nie byłaś świadoma, to było wszystko w miarę dobrze. Bo ja zawsze powtarzam, żyj tak, abyś w sposób świadomy nie krzywdził drugiego człowieka. Mhm. Jeśli to robisz nieświadomie, to jeszcze, załóżmy, można jakoś to wybaczyć, prawda? Zrozumieć. Ale jeśli już się obudziłeś i zrozumiałeś, ktoś ci to wytłumaczył, przepraszam, to od ciebie zależy, co ty zrobisz. Czy ty, jak to się mówi, przed dziećmi, przed wnukami byś wytłumaczył się, co zrobiłeś w 2020 roku. Tak, byłem po prostu Volksdeutschem, prawda? Pracowałem na rzecz okupanta. W świadomy sposób, pomimo że ludzie przechodzili, to jak ty potem spojrzysz w oczy swojemu następnemu pokoleniu, swoim po prostu potomkom? Czy wiesz co, myślę sobie, że ludzie, którzy dokonują tego wyboru i dalej chcą spać, nie mają takiego problemu, bo ty mówisz już o jakimś procesie świadomym. Tak, tak, tylko chodzi o to, wiesz, dopóki żyjesz sobie w takim poziomie, że fajnie głaszczą, dają nagrody i nikt nie zaburza tej równowagi, to może trwać długo. A ty mówisz o takim momencie, kiedy zaburzasz tą równowagę i trzeba stanąć wieczorem przed lustrem i popatrzeć sobie w twarz.
Ja to widzę w ten sposób, że taka osoba, która wybiera lęk i nieświadomość i tak zwany święty spokój, czyli ja pozbywam się odpowiedzialności za własne życie, za konsekwencje tego, co robię, ponieważ ci, którzy mną manipulują, dają mi ten święty spokój i dają mi to fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ci ludzie nie stają przed lustrem i nie patrzą, mówią, o kurczę, no co ja powiem dzieciom, wnukom za 15 lat, Robert. To właśnie o to chodzi. Z naszej perspektywy to tak może wyglądać, ale musisz się nauczyć też jednej rzeczy, że nie możesz do innych przykładać własnej miary, absolutnie. I trzeba się liczyć też i z tym, że idąc do drugiego człowieka, który chce zagrozić jakimś moim wartościom, kiedy stawiam mu granice, to są dwa wyjścia i to już jest jego decyzja. Może być to sytuacja, w której mi się uda go obudzić i powiedzieć, krzywdzisz mnie, przestań proszę, tak? I ten człowiek podejmie wybór, dobrze, przestaje. Albo nie. Albo nie. Wiem o tym doskonale. I teraz to już trzeba z kolei zostawić, że tak powiem, prawo boskiemu i temu, że tak czy inaczej ten człowiek również w którymś momencie swojego życia albo następnego ten wybór będzie podejmował go w kółko, aż ostatecznie na tej linii rozwojowej wybierze dobrze, czyli się ocknie. Chciałbym podsumować rozmowę, bo krążymy wokół tematu. Wiele takich elementów ważnych powiedziałaś. Wielokrotnie powołała się na konkretne ustawy, na paragrafy, co można spokojnie wykorzystywać, bo można sobie otworzyć to jeszcze raz na swojej grupie, bo masz grupę facebookową, dużo tych tematów poruszasz. Poza tym, z tego co wiem, to masz wtedy jeszcze publikacje. Także jakby takich narzędzi, takich konkretnych jest wiele. No, w takiej rozmowie ciężko zrobić rozmowę szkoleniową, to się po prostu nie da. Ze względu na to chociażby, że tych sytuacji, które nas spotykają, jest taki ogrom, różnorodność. Schemat, mechanizm radzenia sobie w takich sytuacjach jest jeden. Mhm. Aczkolwiek... Właśnie, co robić? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Zacząć od edukacji prawnej. Ostatnio przysłuchiwałam się, jak rozmawialiście z Jackiem o tej łacinie nieszczęsnej. Mhm. Według mnie wszyscy rodzice, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, powinni dojść do tego, wymusić, żeby była edukacja po prostu prawna. Inaczej nic się nie zmieni. Jeśli nasze dzieci nie będą nauczone, jakie mają prawa, do czego mają prawa, jakie mają obowiązki, co można wobec nich robić, a co jest niedopuszczalne, nie zmieni się nic. Nie będzie edukacji, nie będzie świadomości prawnej, obywatelskiej. Nie zmieni się nic. Będziemy materiałem doskonałym do takich akcji jak ta epidemia, do bycia manipulowanymi, wykorzystywanymi. Według mnie niektóre jednostki osiągnęły już wtórny analfabetyzm. No więc tutaj aż grzech nie skorzystać i nie zarobić na takiej sytuacji, do której zresztą organizatorzy jej doprowadzili. Ale to zostawmy dzieci. Trzeba wziąć odpowiedzialność za swoją własną edukację. Myślę sobie, że warto było już by skończyć z takim właśnie skarżeniem się na internecie, że to ci oni tam... źli depopulanci nas tutaj chcą powyżynać, zagrozić i tak dalej. Ucz się. Po prostu ucz się, człowieku. Dowiedz się, co można, na czym ten przekręt ich polega i przynajmniej spróbuj, a nie siedzisz, płaczesz, siejesz defetyzm i programujesz przyszłość jako szalenie katastroficzną. Mhm. Więc zapraszam na grupę, gdzie nie szczepimy aspekty prawne, gdzie jest to wszystko omawiane na bieżąco, gdzie można się edukować. Są dostępne, jak powiedziałam, już dwie moje publikacje, dwie części podręcznika, gdzie jest to dla tych, którzy mimo wszystko nie ogarniają, a tutaj nie łudźmy się, nikt nie jest do tego uczony, nie jest szkolony, nie jest prawnikiem. Można też nie chcieć zwyczajnie się dokształcać w tym względzie, a tylko skorzystać z konkretnych rozwiązań i jakoś sobie z tym poradzić we własnym zakresie. Jest to dostępne. Obydwie części opierają się na takiej samej zasadzie. Analiza przepisów prawa, a później praktyczna część, jak to wykorzystywać.
Na grupie natomiast omawiamy te szersze nasze działania, te społeczne, tak? Udzielamy sobie też wsparcia, gdzie ludzie mogą się podzielić i problemami, i satysfakcją z tego, że sobie coś tam wywalczyli, że poradzili sobie i teraz mówią innym, jak to robić. W przygotowaniu jest trzecia część, która będzie zawierała jakby takie dwie podczęści. Pierwsza będzie się dotyczyła tej epidemii, czyli tego, o czym my mówimy. Znowu analiza konkretnych przepisów, konkretne rozwiązania tego typu właśnie. Co zrobić, jak dzwoni do mnie pani z sanepidu? Co zrobić, jeśli policjant chce mi wlepić mandat? Jakie mu pytania zadać? Jak przyjmować ten mandat, czy nie? Jak później ewentualnie zachowywać się w tym procesie, kiedy rzeczywiście chcą mnie ukarać za coś, za co karać nie mają prawa? A druga taka kwestia podjęta w tym podręczniku będzie dotyczyła, no niestety, właśnie szczepień u dzieci. Wspomnieliśmy o tym rysie historycznym. Jedyną rzeczą, która się póki co utrzymuje, to jest postęp w bezczelności tego procesu nielegalnego zmuszania nas do zabiegów medycznych. Jeszcze raz, całą mocą, za każdym razem trzeba to podkreślać. Rodzic ma prawo, zgodnie z przepisami prawa, powiedzieć nie, jeśli chodzi o zabieg medyczny. Bez względu na to, że jest to obowiązek przewidziany w ustawie, obowiązek, który nakazuje nam pójść na badanie kwalifikacyjne, i właśnie, może tego brakowało do tej pory, bo tutaj ogromną obawą jest lęk przed tym, że będą to przymusowe szczepienia dorosłych przeciwko koronawirusom, tak? Jeśli miałyby być przymusowe, to już by były. Powiedziałam, że to jest paralegalne. Myślę sobie, że po drugiej stronie jest też świadomość tego, że jeśli wytoczą naprawdę ogromne działa, w sensie takim, że pod karabinami, pod przymusem będą nas chcieli zaszczepić, to ludzie w tym momencie się zwyczajnie zbuntują. Bo tutaj już będą jak gdyby odsunięte na bok te kwestie epidemii, zakażony jestem, niezakażony, działa szczepionka, bezpieczna, niebezpieczna. Tutaj już będzie bezpośrednie zagrożenie, że ktoś mnie atakuje. Ludzie się wtedy będą bronić. Nie przed epidemią, nie przed tym zagrożeniem medialnym, ale tym człowiekiem, który przyjdzie do mnie z bronią, który, przed policjantem. To tak działa. Dlatego ja tutaj bym się nie obawiała, że oni w końcu posuną się do takiej metody, bo ludzie wtedy no nie będą myśleli o niczym innym, tylko jak uciekać od tego, tak? Czyli nie będą bali się skutków niezaszczepienia, jakichś skutków administracyjnych czy jakichś innych urojeń, tylko bezpośrednio tego człowieka, który przychodzi i chce mnie zmusić do czegoś. Wtedy no, następuje takie przekroczenie jak gdyby tej presji i ludzie zaczynają się buntować, zaczynają się aktywnie bronić. Dlatego też, według mnie, strategia polega na czymś innym. Będziemy was przyciskać, ale nie do końca, tak żebyście pod wpływem tej presji poszli sami się zaszczepić. I teraz osoby, które mają świadomość, że to jest manipulacja, że to jest oszustwo, mogą się bronić w ten sposób, że powołują się na przepisy prawa. Tak jak ze szczepieniami u dzieci. Czyli nawet ten schemat, ta strategia obowiązuje. Dobrze. Żeby rozładować tą presję, to ja mówię tobie, dostaniesz to, czego chcesz. Jak mam iść się zaszczepić, bo twierdzisz, że to jest obowiązkowe? Dobrze. Ustawa reguluje, jak to należy zrobić. I ja to, co jest w przepisach prawa, zrobię. Czyli idę najpierw na badanie kwalifikacyjne. Tak? A tam każdy, kto na grupie już jest, kto wie, na czym polega to słowo strategia, będzie wiedział, jak sobie w tym momencie poradzić. Czyli uzyskujemy informację od lekarza, że tak na dobrą sprawę to zakwalifikować się do tego szczepienia nie da rady. Nie ma technicznych możliwości, żeby lekarz, który jest do tego zobowiązany, określił ryzyko takiego zabiegu. Albo wynajdujemy przeciwwskazania, oczywiście stosując tą szczepionkę, którą nam się zaproponuje, zgodnie z zaleceniami jej producenta. Wracamy, widzisz, do początku, tak? Czyli później powołujemy się na to, że jeśli nie zostałam zakwalifikowana, nie zostało to określone jako bezpieczne dla mnie, na mocy konstytucji mam prawo odmówić.
Analogiczna sytuacja dotyczy obecnie maseczek. Ta paralegalność była zachowana. A teraz, tak jak ze szczepieniami dzieci, ta bezczelność i ten proceder przestępczy się rozwija w taką stronę, że mamy cię w nosie. Mamy w nosie twoje prawo konstytucyjne, to, że jeśli nakładamy ograniczenie zgodnie z artykułem 31 Konstytucji, musimy mimo wszystko zachować istotę tych praw i wolności, którą ci ograniczamy. Teraz to już jest zabieranie tego prawa i tej wolności. Przykład, rozporządzenie, które obowiązywało do 7 sierpnia, mówiło o tym, że jest nakaz zasłaniania ust i nosa, chyba że masz problemy z oddychaniem, twój stan zdrowia na to nie pozwala. Czyli moją wolność do decydowania, jak wyglądam, tak? Bo to nie jest żaden środek. Jak się duszę, to nie jest środek zaradczy, nie przeciwdziała to zakażeniom, chyba ogranicza, jeśli jestem chora, to tak, ale temu, żebym się zaraziła, podobno nie. I w praktyce też nie. Wobec czego, no to możemy to uznać, że to jest element mody. Tak? Jak chcę wyglądać, jak chcę się ubierać i co nosić na twarzy. Okulary, maskę czy gazmaskę. Okej, to już dosyć tej parodii. Teraz od 7 sierpnia, od 8 sierpnia artykuł 31 został po prostu złamany. Bo nakłada się na mnie ograniczenie, które stanowi dla mnie zagrożenie życia i zdrowia.